Ewangelia według Łukasza, 22 rozdział, 40 werset. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. I też Ewangelia według Mateusza, 26, 40, 41. I wrócił do uczniów i zastał ich śpiących i mówił do Piotra: tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Ewangelia według Mateusza, 26 rozdział, 40 do 41 wersetu. Widzimy tutaj ilustrację takiego procesu, który może być ciekawy dla nas również, bo chodzi o poznanie słowa bez poznania samego siebie. Będąc w Getsemane, Pan Jezus dwukrotnie wezwał swoich uczniów do tego, by czuwali i modlili się. I za każdym razem był w tym dla nich najlepszym przykładem. Wiedział, jak ważna jest modlitwa, aby móc ostać się w czasie próby. I to mamy zapisane w Łukasza 11 rozdział 2 do 4 wersetu. Gdyż sam nie odczuwał. Tutaj możemy zobaczyć Łukasza 11. Jedenasty rozdział od 2 do 4 wersetu Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza 11, 2, 4. I rzekł im: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam nasze grzechy, nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu i nie wwódź nas w pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. I teraz pytanie, czy Pan Jezus sam nie odczuwał głębokiej potrzeby, aby widząc nadchodzące pokuszenie, wylać swe serce przed swoim Ojcem? W jakiej doskonałości to, co mówił innym, pokrywało się z jego czynami jako doskonale zależnego od Boga człowieka? Pan Jezus oddalał się w takim momencie od ludzi, wstępując w modlitwie przed obecność Bożą. Godzinę spędził w najcięższym modlitewnym boju. Potem wstał i wrócił do swoich uczniów, aby zobaczyć, co oni czynią w tym samym czasie. Niestety, zamiast czuwać i modlić się, kimali, spali. Tęsknił za widokiem czuwających pocieszycieli, ale nie znalazł żadnych. Nawet Piotr, który krótko przedtem, przeceniając samego siebie, deklarował, że gotów jest, aby umrzeć ze swoim mistrzem, nie dał nawet rady, aby czuwać choć jedną porę, jedną godzinę. Dlatego czytając te słowa, a gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie, jak mówi Ewangelia według Łukasza 22:40, i wrócił do uczniów i zastał ich śpiących i mówił do Piotra: tak to nie mogliście jednej pory czuwać ze mną, czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Jak to mówi Ewangelia według Mateusza, 26 rozdział, 40 do 41 wersetu. I dlatego też to nazwać możemy, to co się tu wydarzyło, jako poznanie słowa, ale bez poznania samego siebie, jakiego tutaj nie było wśród uczniów, bo znowu Pan Jezus oddalił się od uczniów. Wyobrażenie tego, że już niebawem jako obarczony obcą winą będzie jak ten, który wpadł w ręce Boga żywego, przytłaczała jego świętą duszę do granic niemalże śmiertelnie. Wydaje się, że tego wieczoru ten sługa Boży po trzykroć czuwał w modlitwie przez całą godzinę. Cóż za wzór do naśladowania. W przeciwieństwie do tego jego uczniowie za każdym razem spali, gdy do nich przychodził.
A przecież zaledwie kilka godzin wcześniej zapowiedział im wyraźnie, że szatan domagał się tego, aby przesiać ich jak pszenicę i że oni wszyscy wkrótce go opuszczą. Tak przecież jest zapisane w Łukasza 22:31 i w Jana 16:32. Jakże bardzo samo to oznajmienie winno popchnąć ich do żarliwej modlitwy. Tak, już samo to stwierdzenie powinno było popchnąć ich do żarliwej modlitwy. Jednakże ich pewność siebie, jak widzimy ją w Mateusza 26:35, i braki w modlitwie doprowadziły do tego, że wszyscy zawiedli. Gdy krótko potem nastała zapowiadana godzina próby, wszyscy opuścili go i pouciekali, jak czytamy w Ewangelii Marka 14:50. Autor o nazwisku William Kelly pisze na ten temat bardzo ujmująco. Nie ma rzeczy, która oddzielona od Chrystusa bardziej prowadziłaby do zaprzepaszczenia zależności od Boga, jak ludzkie wielkie poznanie Słowa Bożego. W tym tkwi niebezpieczeństwo dla nas. Im większa nasza znajomość Słowa, jeżeli tylko zostanie odłączona od świadomości naszej całkowitej niemocy, a przez to od głębokiej potrzeby, by czuwać i modlić się, tym silniejsze jest to niebezpieczeństwo. To poważna przestroga dla naszych dusz. Nie ma wątpliwości, że jest wiele poznania Słowa i tak zwanego zrozumienia prawdy, ale czy przy tym nasze serca zachowują stałe poczucie naszej zależności i słabości i wyrażają te rzeczy szczerze? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. Łukasza 22:40. I wrócił do uczniów i zastał ich śpiącymi i mówił do Piotra: tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Mateusza 26:40. Poznanie Słowa bez poznania samego siebie, jak widzimy, jest dość poważnym zagrożeniem. Poczucie własnej niemocy, jeżeli tylko jest szczere, będzie prowadzić nas zawsze w tym właśnie kierunku, aby czuwać i się modlić. Gdy tylko mówimy powierzchownie o naszym marnym stanie, bez jednoczesnego, praktycznego urzeczywistniania zależności od Boga, wówczas w zasadzie staje się to jedynie wyrazem duchowej obłudy. Najlepszym lekarstwem na duchową słabość jest bowiem modlitwa. Przeciw letniości i zobojętnieniu pomóc może jedynie jeszcze tylko upamiętanie i szczere wyznanie winy. Dlatego pytanie do ciebie: co czynisz w tym celu, aby twoje osobiste poznanie Słowa szło w parze z rzeczywistym poczuciem słabości i praktykowanej na co dzień zależności od Boga, oraz by takim właśnie pozostało? Kiedy to po raz ostatni czuwałeś jedną godzinę w modlitwie i urzeczywistniałeś w ten sposób swą zależność od Pana? Módl się o to, aby Bóg dopomógł ci, by być bardziej podobnym do danego ci doskonałego wzoru, jaki masz w Panu Jezusie Chrystusie.